Siemanko, z tej strony Adrian, witam was w kolejnym odcinku na kanale z serii Real Madrid to Glory. I na początku chciałem wam bardzo podziękować za przyjemną aktywność pod ostatnim odcinkiem, ale wiem, że potraficie więcej, chociażby po poprzednich odcinkach Real Madrid to Glory. Także moi drodzy, na dzisiaj macie taki mały challenge, małe wyzwanie, 1500 lajków w górę pod tym filmem, ostatnio było 1400, więc mam nadzieję, że damy radę tych lajków dobić więcej. Oprócz tego oczywiście subujcie kanał, koniecznie z dzwonem, by nie przegapić kolejnych filmów i streamów, i w komentarzach będziecie oczywiście standardowo pisać ewentualne kolejne upgrade'y w naszym składzie, ale o tych ewentualnych upgrade'ach będziemy dyskutować na koniec odcinka, także oglądajcie do końca, tam będzie właśnie prośba do was. No a dzisiaj co? Nagrody za Division Rivals, upgrade'y kolejne naszego składu, no i do tego jeszcze Liga Weekendowa i nagrody za nią, także bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. Najlepsze coinsy do FUT22 kupisz tylko na supercoinsy.pl. Sprawdź najnowszą promocję z okazji eventu Winter Wild Cards. Kup coinsy i wygraj super karty. Im więcej monet kupisz, tym więcej kart możesz wygrać. Z kodem widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki. Link znajdziesz w opisie. Polecam. Złota paczka zawodników premium, wymienna. I jest walkout, bardzo dobrze. Walkout na Real Madrid to Glory się przyda. Będziemy mogli sobie szybciej upgrade'ować skład. Jest Thomas Müller. Pora na nagrody za Division Rivals. Pierwsza dywizja. Dobra, biorę pierwszą opcję, bo tutaj potrzebujemy wymiennych monet po prostu. Także po prostu jest paka za 100k i 10 tysięcy monet. Niech odda. Let's go! Wymienny zawodnik z nowego eventu. Proszę. I co? I nic. Tragedia. No to okej, moi drodzy, jesteśmy już po nagrodach, no i mamy w tym momencie 183 tysiące monet na koncie. Tak przedstawia się oczywiście nasza jedenastka. No i teraz pytanie, co my dokładnie możemy sobie tutaj ulepszyć? A więc aktualnie tak przedstawiają się nasze plansze, jeżeli chodzi o upgrade'y w tej serii. W ostatnim odcinku pytałem was, co ulepszać dalej i większość z was proponowała mi, abym szedł w ulepszenia stoperów, tak jak ja sam to wam zasugerowałem, lub zupgrade'ował sobie Viniciusa Juniora z poziomu 3 na poziom 4. Czyli Viniego z overalla 83 na overall 85. Niektórzy z was pisali również, żebym zupgrade'ował sobie Beckhama na Valverde. Jednak szczerze powiedziawszy, ja jakoś takiej wielkiej potrzeby upgrade'owania sobie Anglika na Urugwajczyka nie odczuwam i raczej skupiłbym się w tym momencie na obrońcach lub ewentualnie na tym Viniciusie. Koszt potencjalnego upgrade'u Viniciusa to będzie około 93 tysięcy monet. Tak w tym momencie to wygląda, jak sobie to sprawdzam. Natomiast jeżeli chciałbym zupgrade'ować sobie środkową obronę, no to tutaj wchodzi w grę ewentualny upgrade Sergio Ramosa na Hierro. I tutaj, moi drodzy, patrzę sobie na cenę. Sergio Ramos kosztuje 22 tysiące monet. Natomiast za kartę ikony byśmy musieli dać 115 tysięcy. No i dodatkowo jeszcze trzeci upgrade, jaki najbardziej rozważałem w ostatnim odcinku i jaki również wy nie podsuwaliście, to jest upgrade Davida Alaby na Rafaela Varana. I ten upgrade wcale nie jest drogi. I wiecie co? Ja chyba pójdę sobie na początek, na dzień dobry, w zupgrade'owanie moich środkowych obrońców. Twórzmy ten skład od tyłu i właśnie Davida Alabę i Sergio Ramosa sobie zupgrade'ujmy, bo będzie tutaj więcej szybkości w obronie, a mam wrażenie, że tego właśnie w ostatniej lidze weekendowej mi zabrakło. Później będziemy sobie zbierać chyba na upgrade w niego, a kto wie, może dokonamy tego nawet dzisiaj po FUT Champions. David Alaba, 179 spotkań dla naszej drużyny, 4 asysty i jego wystawiamy sobie za 21,5 tysiąca monet, bo taka w tym momencie jest cena Austriaka. Sergio Ramos, 141 spotkań, 11 bramek, oczywiście jak nie trudno się domyślić, głównie głową. No i Hiszpana wystawiamy sobie, moi drodzy, za 21 750 monet, bo tak wygląda aktualnie jego cena. Myślę, że obydwaj panowie powinni sprzedać się dosyć szybko. David Alaba już zresztą poszedł na sell, podobnie jeżeli chodzi o Sergio Ramosa, także idźmy sobie teraz kupić Hierro i Varana. No to cyk, oficjalnie od razu z nałożonym stylem gry cień, Fernando Hierro w wersji Baby jest kupowany za 106 tysięcy końców. Wydaje mi się, że to jest sprawiedliwa cena jak za tego zawodnika. No i do tego jeszcze wchodzi sobie Rafael Varan ze stylem gry cień, również zakupiony, 60 tysięcy końców. Jak widzicie, w tym momencie na koncie mamy 58 tysięcy monet, także no bardzo niewiele musimy sobie dozbierać, żeby zupgrade'ować sobie Viniego z overalla 83 na 85, bo właściwie brakuje nam 30 koła, więc myślę, że za ligę weekendową, którą za chwilę sobie dokończymy, zarobimy bez problemu brakującą nam do tego właśnie upgrade'u kwotę. W tym momencie Varan sobie tutaj wskakuje i wiecie co? Ja zaraz tutaj pokombinuję, żeby zrobić tutaj jakieś lepsze zgranie. No okej, moi drodzy, jak widzicie, udało się. Hakimi na pełnym zgraniu, Rafael Varan również na pełnym zgraniu, Benzema tutaj przesunięty nieco niżej, ale oczywiście tylko w formacji wyjściowej, in-game, i tak to wygląda inaczej, i Karim razem z Morientesem tworzą duet napastników. Także, moi drodzy, no mam mały problem, bo jest godzina 22,
w niedzielę, wy to widzicie jakoś na tygodniu ten film, a ja nie rozegrałem jeszcze żadnego spotkania na tym koncie w lidze weekendowej, także ja teraz robię speedrun do 8 winów tylko, co jest chyba zrozumiałe ze względu na to, jaką mamy godzinę. Jeżeli coś ciekawego się działo w trakcie meczu, to widzimy się w trakcie spotkań, jeżeli nie, to przy nagrodach. Dobra, moi drodzy, mamy to właśnie, dostałem wina, jedynego jakiego dostałem, resztę spotkań musiałem normalnie grać. Mamy bilans 8-2, troszeczkę szkoda niby i mógłbym dogrywać do 12 wina. No ale tak jak mówię, jestem wykończony, już jest późna godzina, więc ja sobie po prostu odpuszczę. Zostawiamy sobie 8 zwycięstw, 2 porażki. Myślę, że to i tak jest całkiem niezły wynik. Także za chwilę odbieramy nagrody. No i okej, potwierdzenie, trzecia ranga, moi drodzy, Food Champions zakończone. Mamy paczkę za 100k, mamy paczkę z 3 informami. Jest oczywiście 35 tysięcy monet i 2 piki. Szczerze, nawet nie pamiętam, kto jest w drużynie tygodnia, ale to totalnie naprawdę nie pamiętam, kto jest w drużynie tygodnia, jakie piki możemy trafić. Także co? Będę miał niespodziankę, jak coś wyleci, lecimy z pierwszym pikiem. W nim mamy nikogo ciekawego. Dobra, zabierzmy sobie zawodnika Crystal Palace po prostu i przejdźmy do drugiego pika, w którym to znajdziemy Tiremo. Okej, 86 overara, przyda się pewnie na jakąś przepałkę. Wysyłamy sobie to do klubu i lecimy otworzyć nasze paczuszki. A paczki są 4, ponieważ mamy jeszcze 2 za SBC, moi drodzy. I to są bardzo fajne paczki, bo złota paczka rzadkich kart i przede wszystkim ta mega paczka rzadkich kart. Także otwórzmy je, one są obydwie niewymienne. Zaczynamy od tej najgorszej. I no, mam nadzieję, że rzeczywiście ona się okaże najgorsza. Dobra, no teraz może być już tylko lepiej. Mega paczka rzadkich kart, również niewymienna. Może jakiś niewymienny walkout, co wy na to jej? No, dziękuję bardzo. Będzie walkout 86-87 i to będzie Ciro Immobile 87 overalla, więc bardzo, ale to bardzo przyjemny traf. No i teraz przechodzimy już do tych w sumie najgrubszych paczek. Najpierw otworzę paczkę z 3 wymiennymi informami. No fajnie było trafić chociaż jedną kartę, która nie będzie kosztowała pikselu. Zobaczmy, czy dostaniemy takową. Flaga Hiszpanii, LS i to będzie skrzydłowy Espanyolu, Puado, no czyli to będzie zawodnik warty jakieś 12 tysięcy końców, no czyli no dostałem tą jedną kartę wartą ciutkę, dosłownie ciutkę więcej niż Quixel. Tych panów sobie pożegnamy, no i zostaje nam duża paczka rzadkich zawodników. No tutaj okaże się wszystko, tak naprawdę ta paczuszka zdecyduje, czy te nagrody uznamy za udane, czy też za niezbyt udane. Także po prostu otwieramy sobie ją, może karta eventowa. Byłoby to miłe zaskoczenie. I co? Jest walkout, ale jaki? Niemiec na SP. To jest znowu Toni Kroos. Cały czas wylatuje nam Niemiec na tym koncie. Nie wiem, który to już raz, kiedy trafiamy do niego Kroosa. Ja rozumiem, że Real Madrid to glory i Toni ciągnie do swojego klubu, ale że aż tak? Oj, masakra. Dobra, zobaczmy, czy oprócz Kroosa coś jeszcze. No jeszcze jest Bonucci i jest Inform Gabbiadini. Gabbiadini, no w ciemno mogę powiedzieć, że będzie warty Quixel. Bonucciego, Kroosa sobie wyślemy na listę transferową. Okej, moi drodzy, po sprzedaniu wszystkich jakkolwiek wartościowych rzeczy, no czyli przede wszystkim no w sumie Kroosa i tego Informa Puado, mamy 166 tysięcy. O, teraz jeszcze Bonucci się sprzedał, mamy już ich 174. Kaska za Artura też przyszła, także mamy 174 tysiące. To jest całkiem niezła kwota do tego, żeby w składzie coś ulepszyć. No i ja chyba zrobię to, o czym mówiłem wcześniej, czyli po prostu ulepszenie Viniciusa Juniora z poziomu trzeciego na poziom czwarty, czyli po prostu z Viniego 8.3 na Viniego 85. Powyżegnamy się z tą wersją Brazylijczyka, która i tak jest bardzo dobra. 190 spotkań, 61 bramek, 96 asyst. Jak na skrzydłowego, bardzo, bardzo przyjemne statystyki. No ale Vini, musimy tobie w tej wersji powiedzieć po prostu adios. No i okej, moi drodzy, stało się. Ulepszony Vinicius wlatuje do składu, mamy już Brazylijczyka w lepszej wersji, w wersji 85 overalla, a wy oczywiście standardowo piszcie mi w tym momencie w komentarzu, jakie upgrade'y robimy następne. Dzisiaj, moi drodzy, dołączył do nas oczywiście Fernando Hierro 86, Varane w zwykłej wersji oraz Vinicius Junior 85. Casillasa 89 zrobimy sobie w swapach na tym koncie, to jest kwestia czasu. Natomiast co robimy dalej? Wiem, że dużo osób ostatnio pisało o tym, żeby kupić sobie Valverde za Beckhama. Dajcie znać, czy podtrzymujecie to stanowisko. Ja bardzo szybko chciałbym sobie ulepszyć Morientesa lub Casemiro, bo nimi gra mi się chyba aktualnie najgorzej. A w tym odcinku, moi drodzy, to już na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zostawiajcie tutaj łapki w górę, subujcie oczywiście kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i dawajcie znać, co z tymi upgrade'ami w komentarzach. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!